We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Hello, good afternoon everyone, and welcome. Dzień dobry wszystkim. Witam wszystkich na tej sesji plenarnej w ramach szczytu IGF 2021. Będzie mowa o wielojęzyczności i ta sesja jest współorganizowana przy udziale wielu z naszych partnerów. Bardzo się cieszę, że mogę być współmoderatorką wraz z Sylwią Kadeną. Witam tych, którzy znajdują się z nami na miejscu w Katowicach, jak również witam wszystkich, którzy się z nami łączą online. To dla nas ogromna przyjemność, że są Państwo z nami. Zakończył się dosłownie przed chwilą poprzedni panel dotyczący sieci na rzecz polityki rzeczywistego dostępu. Mieliśmy króciutką przerwę, ale chciałabym zacząć o czasie, ponieważ mamy fantastycznych prelegentów w ramach tej sesji. Doreen Bogdan-Martin z Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego oraz Tafik Jelassy z UNESCO. To ogromny zaszczyt, że są Państwo tutaj z nami. Bardzo ważna jest ta debata na temat wielojęzyczności w kontekście rzeczywistego dostępu do internetu, rzeczywistej, powszechnej dostępności. Przekazuję już głos pani Doreen Bogdan-Martin. Doreen Bogdan-Martin już występowała w ramach różnych sesji tego forum, więc prawdopodobnie jest Państwu dobrze znana. Ja jestem ogromną entuzjastką tego, co robi Doreen, ponieważ od lat już promuje włączenie cyfrowe, równość cyfrową i jest pierwszą kobietą, liderką działu rozwoju Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego. Jesteśmy z ciebie bardzo, bardzo dumni, Doreen. A zatem rozpoczynam już tę sesję i od razu przejdziemy do wystąpienia wprowadzającego. Trochę się zarumieniłam. Bardzo dziękuję za te uprzejme uwagi. Fantastycznie jest móc uczestniczyć w tej sesji IGF. Jeśli chodzi o powszechne włączenie cyfrowe, to oczywiście wielojęzyczność jest jednym z kluczowych aspektów. Poproszono mnie dzisiaj o to, żebym opowiedziała o tym, co dla mnie znaczy rzeczywista łączność, wartościowa łączność. Myślę sobie o tym, że nowe dane opublikowane przez nasz związek, przez ITU, również się odnoszą do stanu łączności na całym świecie. Te nowe dane pokazują nam duże natężenie ruchu w internecie, wielu nowych użytkowników internetu, co wiąże się z pandemią COVID-19. Mamy 800 milionów nowych użytkowników podłączonych w latach 2019-2021. I to jest oczywiście taki najsilniejszy wzrost, jaki zaobserwowaliśmy w minionej dekadzie, co oznacza, że mamy około 5 miliardów osób korzystających z przestrzeni cyfrowej online. I mówiłam już to podczas otwarcia tego szczytu IGF, że jest to bardzo pozytywny trend, ale niestety on często ukrywa bardziej zniuansowany obraz sytuacji i wiemy też o tym, że ciągle bardzo duży odsetek światowej populacji pozostaje offline. Co zatem mamy na myśli, mówiąc o rzeczywistej łączności? Chciałabym tutaj podziękować serdecznie Soni, która jest też aktywną członkinią naszej grupy roboczej, jak również chciałabym podziękować mojemu koledze Tafikowi Jelassy z UNESCO. W ramach naszej komisji
staramy się zdefiniować to, czym jest rzeczywisty dostęp. Chodzi nam tutaj o dostęp do internetu szerokopasmowego, dostępnego, odpowiedniej prędkości, przystępnego cenowo. Czyli jest to taka łączność, z której ludzie mogą korzystać w sposób zupełnie swobodny. Mówimy o tym, że 95% światowej populacji jest objęta zasięgiem telefonii komórkowej, ale to oznacza, że w teorii pozostaje 2,9 miliarda osób offline. I już tutaj słyszeliśmy o wielu różnych barierach, które stoją na drodze powszechnej łączności. Z pewnością kwestia przystępności cenowej jest istotną barierą. Czasami brakuje również odpowiednich umiejętności, kompetencji cyfrowych, ale również brak jest wartościowych zasobów w relewantnych językach. Mówimy o tym, że na świecie ludzie mówią 7 tysiącami języków, a w zasadzie istotną obecność online odnotowuje tylko 10 języków. To oznacza, że naprawdę miliony osób odciętych jest od wartościowych zasobów w internecie. Język to coś znacznie więcej niż tylko składnia i fonetyka. Języki, którymi mówimy, współtworzą naszą tożsamość. Język definiuje sposób, w jaki postrzegamy świat. Język również dyktuje sposób interakcji z innymi osobami. A zatem nie osiągniemy naszego celu zjednoczonego internetu, jeżeli świat online nie będzie odzwierciedlał pełnej różnorodności naszego ludzkiego doświadczenia w całym jego bogactwie. To oznacza, że nie możemy mówić o rzeczywistej globalnej łączności, jeżeli przestrzeń online nie będzie wielojęzyczna. Dokonał się pewien postęp dzięki międzynarodowym nazwom domen. Myślę, że to był taki krok w przód i oczywiście mamy w tej chwili narzędzia mechanicznego tłumaczenia, mamy systemy, które przekształcają mowę w tekst. Mamy rozmaite mechanizmy sztucznej inteligencji, które pozwalają nam mieć dostęp do różnych wersji językowych, ale rzeczywistość jest taka, że niewiele narzędzi online jest dostępnych w wielu wersjach językowych. I oczywiście te takie bardzo bogate zasoby danych nie są dostępne w językach mniejszości, ani też osoby, które takimi językami mówią, nie mają takich możliwości, żeby bardzo szybko zacząć korzystać z zasobów online w obcych językach. A zatem musimy pracować nad tym, aby internet był przestrzenią bardziej wielojęzyczną. I niedawno również poinformowano mnie o pracy aktywistów w Afryce. Tam mowa jest o współpracy na przykład z organizacjami takimi jak Wikimedia, celem poprawy obecności online języków takich jak Zulu, Digbani, Igbo i inne. W Europie natomiast również powstają takie sojusze na rzecz większej dostępności rdzennych języków, ale to wszystko wymaga odpowiednich zasobów, dostosowania klawiatury, dostosowania systemów automatycznego tłumaczenia. Staramy się podejmować różne inicjatywy, żeby promować regionalne języki, żeby promować jednocześnie taką lokalną, większą dostępność do internetu. Będę już kończyć powoli moją wprowadzającą wypowiedź i chciałabym jeszcze się odnieść do agendy przyjętej w Tunezji podczas Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego. Tam we współpracy z Sonią i z Markusem
uczestniczyliśmy w tym szczycie i myślę, że to też jest taki dokument, do którego musimy jeszcze wracać, pamiętając o tym, że wiele pozostaje do zrobienia. Moja organizacja, czyli ITU, również przyjęła uchwałę 133 i ta uchwała również potwierdza nasze zobowiązanie na rzecz promowania większej różnorodności językowej i równości dostępu. Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Chcę jeszcze powiedzieć, że podczas kolejnej edycji Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego będzie specjalna ścieżka dotycząca technologii ICT, dotycząca dostępu rdzennych ludności i kultur do internetu. Zorganizujemy hackathon, będą nagrody do wygrania. I na koniec powiem, że naprawdę zależy nam na tym, żeby każdy miał dostęp do internetu, żeby każdy mógł korzystać ze znakomitych zasobów cyfrowych, bez względu na to, jakim językiem mówi, gdzie mieszka, ponieważ to jest fundamentalny element naszej wizji zjednoczonego internetu i zjednoczonej planety, która nikogo nie pozostawia samego sobie. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ta przestrzeń cyfrowa stanie się przestrzenią rzeczywiście bogatszą, promującą równość i taką, w której głos wszystkich jest słyszany. Bardzo dziękuję. Chcę powiedzieć, że bardzo mi się podoba to spojrzenie na różnorodność ludzkiego doświadczenia. Sylwia o tym wspominała również podczas poprzedniej sesji. A zatem bardzo wiele pozostaje jeszcze przed nami do zrobienia. I wiem, że przedstawiciele różnych organizacji, różnych agend ONZ-u pracują nad tym, żeby właśnie zgłębiać różne wymiary powszechnego dostępu do internetu. I jednym z takich wymiarów jest wielojęzyczność. Bardzo dziękuję, Doreen, za twoje uwagi wprowadzające. I jestem teraz zaszczycona, że nie tylko miałam szansę przedstawić Państwu Doreen, której jestem wielką fanką, ale mogę również przedstawić Państwu pana doktora Tofika Jelassiego, który jest dyrektorem do spraw komunikacji i informacji w ramach UNESCO i już również się wypowiadał podczas wielu sesji, a więc mimo tego, że tę funkcję pan sprawuje od niedawna, mam takie wrażenie, że współpracujemy już od wielu lat i bardzo dziękuję za uczestnictwo w tym panelu. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Doreen jest naszą partnerką jako przedstawicielka ITU, jest partnerką UNESCO w zakresie prac nad dostępem do szerokopasmowego internetu. Chciałbym dodać tym samym kilka ważnych uwag. Uważamy, że języki są podstawowym elementem praw człowieka, są skarbnicą tradycji, wartości, wiedzy. Pojawia się zatem kluczowe pytanie, co możemy zrobić w zakresie wielojęzyczności i różnorodności językowej w cyberprzestrzeni. Mogą się Państwo zastanawiać, co takiego robi UNESCO w tej kwestii, aby upewnić się, że internet jest faktycznie przestrzenią wielojęzyczną. Jeżeli nie będziemy się starali promować internetu jako przestrzeni wielojęzycznej, to bardzo wiele osób niestety pozostanie na marginesie, a tego byśmy nie chcieli. Doreen mówiła już o Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego. Ja byłem wówczas jednym z prelegentów. Nie byłem wtedy jeszcze częścią narodów, nie pracowałem jeszcze wówczas w ramach struktur ONZ-u. Dla mnie to był bardzo ważny szczyt, podczas którego rozpoczęliśmy też rozmowę na temat wielojęzyczności w cyberprzestrzeni. A zatem opowiem może o tym, co robi UNESCO. UNESCO wysuwa swoje rekomendacje dotyczące promowania wielojęzyczności i powszechnego dostępu do cyberprzestrzeni. I tutaj na przykład jedna z naszych rekomendacji dotyczy
kwestii etycznych powiązanych z zastosowaniem mechanizmów sztucznej inteligencji. Chciałbym to podkreślić, że UNESCO promuje wielojęzyczność w cyberprzestrzeni, jednocześnie odnosząc się do rozwiązań sztucznej inteligencji. Kolejne nasze działanie obejmowało zorganizowanie, czy raczej ustanowienie Międzynarodowego Biura do Spraw Języków Rdzennych. Było to w 2019 roku. I dla nas jest to naprawdę szalenie istotne, żeby podnosić globalną świadomość na temat tych języków. Bo wiemy o tym, że na świecie ludzie mówią 7000 języków, ale ile z nich jest reprezentowanych w cyberprzestrzeni? Ostatnie statystyki mówią o tym, że jest to może 130 z nich, a zatem nie wystarczy, żeby każdy z nas miał tablet bądź też komputer czy smartfon, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie zrozumieć treści dostępnej online, ponieważ nie jest dostępna w naszym ojczystym języku, to jednocześnie ten dostęp do zasobów internetowych jest bardzo mocno ograniczony. I dlatego, jeżeli chcemy poradzić sobie z wykluczeniem cyfrowym, to musimy również walczyć o większą obecność wszystkich języków w sieci. I dlatego wielojęzyczność cyberprzestrzeni leży nam bardzo mocno na sercu. I chcę jeszcze opowiedzieć o trzeciej inicjatywie, a mianowicie Światowy Atlas Języków. To jest taka inicjatywa uruchomiona przez nas w poprzednim miesiącu. Jest to platforma cyfrowa, która jest właśnie ogromnym zasobem, jeśli chodzi o bogactwo językowe świata. Właściwie na tej platformie będą mogli Państwo się zorientować, że na całym świecie ludzie mówią 8300 różnych języków. Wierzymy, że to jest ważne, żeby te języki chronić, te, które są zagrożone w różnych miejscach świata. UNESCO również wspiera program językowy afrykański, a jest to taki program, który ma na celu rozwinięcie bazy danych na temat języków afrykańskich. Doreen mówiła już o tym, że mamy do dyspozycji różne w tej chwili technologie, na przykład takie technologie rozpoznawania mowy czy przekształcania mowy na tekst i tak dalej. I my również będziemy chcieli tego rodzaju technologie rozpowszechniać, ale musimy tutaj zewrzeć szyki, działać wspólnie, myśleć w sposób holistyczny i zapraszać do tej współpracy również zewnętrznych partnerów, ponieważ kwestią wielojęzyczności w cyberprzestrzeni zajmują się również inne organizacje. My oczywiście promujemy takie podejście wielostronne, ale chcemy też, żeby to było podejście holistyczne, żeby poszczególni partnerzy uzupełniali się nawzajem w ramach tego procesu. Musimy na pewno wspierać miejscowe społeczności w zakresie korzystania z cyfrowych zasobów internetu właśnie w takich językach, które są dla nich zrozumiałe, tak żeby dostęp do treści był rzeczywisty, był znaczący i tak żeby można było również na podstawie dostępu do zasobów w zrozumiałych językach tworzyć wartość dodaną. A zatem na koniec powiem, że UNESCO w pełni zobowiązuje się do współpracy na rzecz zwiększania wielojęzyczności cyberprzestrzeni i chcę jeszcze raz powiedzieć, że musi to być podejście holistyczne, takie, w ramach którego nikogo nie pozostawiamy w tyle, a na pewno nie dlatego, że mówi w innym języku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że nasi prelegenci zasłużyli na brawa. To były bardzo istotne uwagi, które właśnie usłyszeliśmy. Ta idea dekady języków rdzennych, o której tu usłyszeliśmy, jest dla mnie czymś bardzo interesującym, ponieważ rzeczywiście pokazuje nam, że są języki, które trzeba chronić, ponieważ
jeżeli chcemy marzyć o społeczeństwie prawdziwie włączającym, inkluzywnym, musimy dać wszystkim prawo i możliwość posługiwania się swoim językiem ojczystym. Wielojęzyczność jest po prostu nieodzowna. Bardzo serdecznie dziękuję za te uwagi. Wiemy, że Tofik ma mało czasu, bo spieszy się na samolot, a zatem raz jeszcze dziękujemy. Będziemy kontynuować nasze dyskusje i teraz po wypowiedzi Tofika oraz Doreen przyszedł czas na to, abyśmy poznali doświadczenia dwóch specjalistów, którzy zajmują się tymi kwestiami w swoich lokalnych społecznościach. Usłyszymy teraz kilka słów od Alany Mancineri z Brazylii oraz od Sharad Sharma z Indii. Są to dwie aktywistki, które rzeczywiście wykorzystują swoje języki ojczyzne na bardzo twórcze sposoby, aby mobilizować lokalne społeczności, aby tworzyć powiązania między ludźmi, aby wykorzystywać technologie cyfrowe po to, aby zwiększać możliwości komunikacji w społecznościach, w których działają. A zatem witam Alanę, witam Sharad, cieszę się, że jesteście z nami. Zaczniemy od Alany, która z tego co wiem będzie wypowiadała się w języku portugalskim albo hiszpańskim. Jeżeli Państwo potrzebują tłumaczenia, zapraszam, proszę sięgnąć po słuchawki albo ewentualnie wcisnąć przycisk tłumaczenia na platformie Zoom. Jeżeli będzie taka potrzeba, potem przedstawimy takie podsumowanie tłumaczenia. Pani Alano, działa Pani od wielu lat już w Brazylii, jest Pani biologiem, pracuje Pani na Uniwersytecie Federalnym w Brazylii i jest Pani zaangażowana w działania prowadzone we współpracy z młodymi kobietami ze społeczności rdzennych. W jaki sposób wykorzystuje Pani języki rdzenne, języki lokalne, aby współpracować z członkami lokalnych społeczności? Dziękuję bardzo. To zaszczyt móc wysłuchać Pani głosu. Dziękuję. Alana? Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Alana Mancinieri. W tym momencie mieszkam w Manaus, jest to miasto w centrum Amazonii i również w tym rejonie znajduje się największa społeczność ludności rdzennej w Brazylii, czyli mówimy tutaj o całym rejonie Amazonii. Sama pochodzę z grupy rdzennej, która się nazywa Mancinieri. Mój dziadek był jednym z liderów, który stworzył organizację, w której w tym momencie pracuję. Nasza organizacja pracuje, aby walczyć i bronić praw ludności rdzennych. I to wszystko toczy się w bardzo zdigitalizowanym świecie. Nasza organizacja wspiera lokalne kobiety, w ogóle wspiera wszystkie narody rdzenne zamieszkujące Amazonię. Wiemy, jak bardzo często na przykład fake newsy w negatywny sposób wpływają na sytuację ludzi, przede wszystkim w naszych ludnościach rdzennych. Pracujemy w 9 stanach, które znajdują się w Puszczy Amazońskiej, takich jak Acre, Amapá, Amazonia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins. Mamy tutaj ponad 160 języków rdzennych. W tym momencie naszym wyzwaniem jest przetrwanie czasów pandemii, walka czy jakby ochrona ludności rdzennych przed konsekwencjami działalności wydobywczej w naszych rejonach. Staramy się walczyć z nierównością i z nierównym dostępem do internetu i również do różnych usług publicznych. Staramy się wspierać przede wszystkim młodych ludzi. Pamiętajmy, że w naszym regionie żyje ponad 180 różnych ludów
rdzennych. Przypominam, że mówię o terenie Amazonii. W ramach naszej organizacji działa też sieć młodych wolontariuszy komunikatorów. To jest organizacja, która organizuje bardzo dużo różnych wydarzeń. I na przykład w sierpniu w tym roku kobiety czy dziewczyny, które są częścią tej sieci, zorganizowały protesty w Brazylii. Protesty właśnie przeciwko tym nierównościom, o których przed chwilą powiedziałam. W obecnych czasach nie możemy pozwolić, żeby cokolwiek, czy jakiekolwiek decyzje, które nas dotyczą, były podejmowane bez nas. Dziękuję bardzo. Chyba teraz czas na krótki film. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, Alano, za wyświetlenie tego filmu, który naprawdę doskonale pokazuje to, czym zajmuje się Twoja organizacja, a także jak działacie w lokalnych społecznościach. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. Będziemy mieć do Ciebie kilka pytań za chwilkę, ale najpierw chciałabym oddać głos kolejnej prelegentce. Sharad Sharma, która reprezentuje światową sieć komiksu, a więc jesteś rysowniczką, jesteś założycielką tej organizacji i w swojej pracy zawsze podkreślasz znaczenie lokalnych języków. Nie możemy się już doczekać na to, aby dać Ci możliwość podzielenia się z nami swoim doświadczeniem. W jaki sposób starasz się angażować lokalne społeczności w przestrzeni cyfrowej poprzez wykorzystanie języków lokalnych. Dzień dobry. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Cieszę się, że możemy wysłuchać tutaj głosów przedstawicieli różnych krajów i środowisk. Jestem rysownikiem. Na początku zajmowałem się głównie kwestiami polityki, komentowałem kwestie polityczne właśnie poprzez rysunek. Najpierw pracowałem głównie w mediach drukowanych, potem prezentowałem też moje prace w telewizji i rzeczywiście uważałem, że jest to wartościowa działalność, ale chciałem w mojej pracy bardziej podkreślać kwestie mniejszości. Uważałem, że te mniejszości także zasłużyły sobie na uwagę opinii publicznej. To właśnie na tych mniejszościach zacząłem się skupiać, tak aby oddać tym
głos tym grupom, które być może nie są dostatecznie reprezentowane w środowisku na przykład decydentów. Chciałem, aby decydenci właśnie te głosy usłyszeli i aby to mogło doprowadzić do ważnych zmian w sytuacji tych właśnie mniejszości. A zatem, no cóż, co mogłem zrobić jako rysownik? Zacząłem zastanawiać się nad tym, w jaki sposób zaprezentować otaczającą nas rzeczywistość. W naszym kraju mamy bardzo dużą różnorodność lokalnych społeczności i każda z tych społeczności mówi innym językiem. I bardzo często te osoby, które nie mówią językami większościowymi, mają ograniczony dostęp do pewnych usług, czy na przykład nie mogą korzystać z potrzebnego im wsparcia. A zatem ważne jest to, aby oddawać im głos, aby pokazywać ich sytuację w prasie, w mediach drukowanych, ale także w innych mediach. Zdałem sobie też sprawę, że ludzie są konsumentami informacji, ale nie tworzą treści sami w przeważającej większości. A zatem cały czas ten główny dialog, szczególnie w przestrzeni cyfrowej, jest dominowany przez ograniczoną większość, a zatem mniejszości nie są wystarczająco dobrze reprezentowane. Dlatego właśnie trzeba zadbać o wielojęzyczność w przestrzeni internetowej. Ale nie chodzi tutaj o to, aby tylko jakąś stronę przetłumaczyć z angielskiego na język lokalny. Chodzi bardziej o to, aby oddać głos tym mniejszościom, aby pozwolić im przemówić i aby ten ich głos był słyszalny. A więc, tak jak mówię, nie chodzi tutaj o tłumaczenie konkretnych materiałów, ale właśnie o to, żeby oddać głos mniejszościom i aby oni, o te mniejszości także mogły wypowiadać się we własnym języku rodzinnym. Jeżeli chodzi o tworzenie przeze mnie rysunków, to miałem bardzo wiele do powiedzenia. Chciałem opowiadać historię poszczególnych ludzi. Chciałem bardzo wiele przekazać, ale zastanawiałem się, w jaki sposób najlepiej to zrobić, z jakiej formy przekazu skorzystać. A zatem zacząłem rozmawiać z ludźmi i zacząłem dokumentować ich historię. Pamiętajmy o tym, że ten kraj, w którym wszyscy żyjemy, to jest kraj bardzo podzielony pod względem językowym. Wystarczy przejechać 40-50 kilometrów, a już znajdujemy się w miejscu, w którym ludzie zupełnie innym językiem mówią, a zatem widzimy takie różnice pod tym względem. A zatem w mojej pracy musiałem też skupiać się na tym, że każda historia, którą opowiadałem, miała bardzo wyraźnie zaznaczony kontekst lokalny. Musiałem wziąć to pod uwagę. Musiałem ten kontekst oddać i potem przekazać to swoje przesłanie w wymiarze także lokalnym. Chciałem, aby moje rysunki trafiały także właśnie do tych lokalnych społeczności. Chciałem w związku z tym wykorzystać lokalne media. Dzięki internetowi stało się to łatwiejsze, ponieważ pamiętajmy, że w Indiach 80% mieszkańców korzysta z internetu, w tym wykorzystując do tego urządzenia mobilne. Bardzo często jest to właśnie taki mobilny dostęp. Ludzie nie zawsze mają dostęp do internetu szerokopasmowego. Czasami są też problemy dotyczące z dostawą energii. To może ograniczać łączność.
A zatem łączność jest możliwa, ale nie jest do końca stabilna. Nie można mieć pewności, że rzeczywiście dane treści będzie można z internetu pobrać albo że będzie można je w internecie opublikować w danym momencie. A zatem myślę, że zapewnienie takiego stabilnego dostępu do internetu to jest podstawowe prawo człowieka, które niestety nie zawsze jest w pełni udziałem mieszkańców mojego kraju. Dostrzegliśmy to szczególnie podczas pandemii koronawirusa. Były takie osoby, które miały dostęp do szerokopasmowego internetu, a dzięki temu miały dostęp do informacji na przykład na temat szczepień. Natomiast nie wszyscy mieli taką możliwość. Niektórzy, nawet w takich miastach jak Delhi, nie mieli możliwości na przykład zapisać się na szczepienie. A zatem widzimy, jak wygląda sytuacja. Sytuacja jest bardzo zróżnicowana w całym kraju, a zatem nie chodzi tutaj tylko o to, aby zapewniać tłumaczenia pewnych materiałów. Chodzi o to, aby tworzyć treści, które będą odpowiednio zlokalizowane, które będą rzeczywiście przemawiać i odpowiadać na potrzeby konkretnych lokalnych społeczności. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za ten głos. To bardzo interesująca uwaga. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Nie przygotowałeś żadnych slajdów, prawda? Tak, okej, dobrze. Chciałam tylko się upewnić, że na pewno nic mi nie umknęło. Doskonale, bardzo dziękuję. Dziękuję także Alanie. Chciałabym sprawdzić tylko, czy jest ona z nami. Doskonale. Mamy kilka pytań do obu prelegentów. Mam nadzieję, że uda nam się też zadać pytania, które pojawiły się na platformie Zoom. Wspominaliście tutaj o opowiadaniu historii i o tym, jak ważna jest to kwestia także, jeżeli chodzi o wielojęzyczność. Ta wielojęzyczność pomaga właśnie w takim opowiadaniu indywidualnych historii. Widzimy także, że wykorzystujecie narzędzia cyfrowe, aby trafiać do lokalnych społeczności, także w ich językach rodzimych. Alano, chciałabym zacząć od ciebie. Czy mogłabyś nam powiedzieć, jakie są techniki, jakie są strategie, z których korzystają kobiety i ludzie młodzi w waszych społecznościach, aby korzystać z technologii cyfrowych, aby na przykład dzielić się wiedzą, aby się wzajemnie wspierać? Szczególnie interesuje mnie coś, o czym już kiedyś mi wspominałaś, ale co chciałabym, abyś powiedziała tutaj na forum publicznym, a więc nie chodzi tutaj tylko o język pisany, ale chodzi też o przekaz ustny, o to, aby opowiadać jakąś historię. Powiedz nam proszę troszkę na ten temat, a potem oddam głos Sharadowi. Oczywiście, dziękuję za to pytanie. Na czym polega nasza strategia? No więc w naszej organizacji staramy się opracowywać materiały. Materiały, ale nie tylko wykorzystując do tego język pisany, ale również język mówiony. Pamiętajmy, że w Amazonii brazylijskiej istnieje bardzo duża różnorodność. Tak jak powiedziałam, mamy tak naprawdę ponad 180 ludów tubylczych w naszym regionie. I to są ludy tubylcze, których kultura opiera się na języku mówionym. Dlatego jedną z naszych strategii jest wspieranie tych języków rdzennych. Oprócz tego staramy się wspierać komunikację tych ludności rdzennych, ich komunikację z tak zwanym światem zewnętrznym. Czyli jakby tutaj mamy dwa kierunki działania. Pierwszy nakierowany na te ludy tubylcze, a druga część strategii polega właśnie na komunikacji tych ludów jakby ze światem zewnętrznym. Również prowadzimy pewną działalność polityczną, ponieważ muszę powiedzieć, że dla nas komunikacja jest narzędziem działalności politycznej. Nie chodzi tylko o komunikację w takim ogólnym ujęciu. Dlatego staramy się przygotowywać coraz więcej kobiet, coraz więcej młodych ludzi, oczywiście w tym procesie komunikacji, do tego, aby oni mogli działać na polu politycznym.
chcemy, aby coraz więcej ludzi młodych, coraz więcej kobiet pochodzących ze wszystkich ludów tubylczych, które zamieszkują Puszczę Amazońską. Chcemy, żeby oni byli coraz lepiej przygotowani do tej roli. W Brazylii, chciałam przypomnieć, nie mówimy w języku hiszpańskim, nie mówimy również w języku angielskim. W Brazylii mówi się w języku portugalskim. Dlatego wprowadzamy jakieś rozwiązania dla osób, rozwiązania edukacyjne dla osób, które chciałyby się komunikować w oficjalnych językach ONZ-u. W moim regionie mamy 31 języków rdzennych, zatem to jest olbrzymia różnorodność. Jeżeli porównamy na przykład język francuski i język portugalski, to widzimy, że one się bardzo od siebie różnią. Jeżeli porównamy naszych 30 kilka języków, to również widzimy między nimi olbrzymie różnice. Czasami ludzie myślą, że te wszystkie języki rdzenne są do siebie podobne, a to tak nie wygląda. Zatem tak wygląda nasza perspektywa. I chcemy zaangażować coraz więcej ludzi młodych, coraz więcej nastolatków w nasze działania. Dziękuję bardzo. To bardzo złożony system. Trzeba bardzo się starać o to, aby komunikacja rzeczywiście przebiegała płynnie. I my także musimy dbać o taką komunikację zarówno w kanale online, jak i w kanale offline. Oczywiście w lokalnych społecznościach zawsze borykamy się z ogromem wyzwań, szczególnie w takim regionie, jak ten region, który ty reprezentujesz. Widzę, że naprawdę robicie bardzo wiele, aby poprawić komunikację, ale także uprościć ludziom życie poprzez umożliwienie im wykorzystywania swoich rdzennych języków do komunikacji z innymi. Bardzo dziękujemy za ten wkład. Z uwagą przysłuchiwaliśmy się tym komentarzom. Sharad, ty także korzystałeś, czy twoja organizacja korzystała z innego mechanizmu opartego na opowiadaniu historii poprzez obrazy. Starałeś się także wykorzystać te mechanizmy, aby umożliwić ludziom tworzenie nowych treści. I o to właśnie chciałabym cię zapytać, zanim oddam głos naszym słuchaczom. Chciałabym, abyś odniósł się do tego, czy uważasz, że te możliwości tworzenia nowych treści zwiększyły zainteresowanie członków społeczności, kiedy oni widzieli, jak inni członkowie społeczności są w stanie lepiej komunikować się na temat swoich doświadczeń, czy sami także bardziej angażowali się w tego rodzaju działania. Dziękuję bardzo. Jest to kampania, którą rozpoczęliśmy już dość dawno. Chcieliśmy objąć nią całą populację, szczególnie te osoby, które są zmuszone do tego, aby korzystać z internetu poprzez urządzenia mobilne, ponieważ nie mają dostępu do innych technologii, a korzystanie z internetu było bardzo ważne, na przykład podczas pandemii, w czasie lockdownu. Bardzo często problem polegał na tym, że treść była dostępna tylko w języku angielskim, a zatem możliwość korzystania z internetu była bardzo ograniczona. Na przykład dzieci szkolne miały bardzo często problem z dostępem do potrzebnych informacji. Nie zawsze mogły korzystać z tego zasobu wiedzy, jakim jest internet. Szczególnie jeżeli ludzie napotykają takie bariery, to tracą zaufanie do internetu. Jeżeli nie mogą z niego korzystać ze względu na różne ograniczenia dotyczące ich umiejętności, ale także dotyczące na przykład urządzeń, które posiadają. A zatem trzeba umożliwić użytkownikom dzielenie się ich historią, przedstawianie swoich doświadczeń, także na temat właśnie łączności mobilnej. W
wiele ludzi nie ma możliwości korzystania z edukacji poprzez internet i o tym trzeba mówić. W naszym kraju mamy wyraźny rozdźwięk pomiędzy poszczególnymi regionami właśnie w tym zakresie. Chciałbym odnieść się tutaj do historii takiej młodej dziewczyny, która stworzyła treści dotyczące swoich własnych doświadczeń. Opowiadała o swoich doświadczeniach w szkole i opowiadała także o swojej działalności na zasadzie wolontariatu, o tym, w jaki sposób pomagała swojej lokalnej społeczności. Zatem to jest bardzo interesujące. Nawet osoby, które mają ograniczony dostęp do internetu, starają się wykorzystać ten internet po to, aby działać na korzyść swoich lokalnych społeczności. To jest bardzo pozytywny wymiar tej naszej kampanii. Są ludzie, którzy tworzą treści w swoich lokalnych językach, między innymi po to, aby pomagać grupom w szczególnie trudnej sytuacji, uchodźcom. Opowiadają ich historie w lokalnych językach, tak aby te historie były słyszalne w przestrzeni cyfrowej. Tak, aby oddać głos tym społecznościom, które być może nie są w stanie odpowiednio wykorzystać potencjału narzędzi cyfrowych. I to chyba jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję za ten komentarz. To mi przypomina, że technologia jest wystarczająco dobra, jeżeli wykorzystywana jest w służbie człowiekowi. I myślę, że to mamy na myśli, mówiąc o wartościowym dostępie, mówiąc o rzeczywistym dostępie. To ma być taki dostęp do internetu, który poprawia nasze warunki życia. I bardzo przepraszam, ponieważ mam wrażenie, że Pan przygotował jeszcze jakieś slajdy. W tej chwili prawdopodobnie nie możemy ich wyświetlić. Chciałam tylko dać Panu znać, że mamy tego świadomość, ale musimy jeszcze zaangażować nasz zespół techniczny do tego, żeby udało się te slajdy pokazać. A więc nie zapomnieliśmy o tym. Mam nadzieję, że uda się pokazać te zdjęcia później. Bardzo dziękuję. Dziękuję Alano, dziękuję Szaradowi, a teraz już przekażę głos mojej współmoderatorce. Będzie to Sylwia Kadena. Sylwia Kadena reprezentuje Fundację APNIK i wraz z całym zespołem kolegów współpracujemy z Sylwią w ramach sieci na rzecz polityki zapewnienia rzeczywistego dostępu do internetu. Sylwio, przekazuję Ci już głos. Bardzo dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Zdaje się, że awansowałaś mnie na stanowisko dyrektorki. Za to też dziękuję. U nas w Australii jest w tej chwili bardzo późno. Jest pierwsza w nocy, więc bardzo przepraszam, jeżeli mój głos brzmi nieco dziwnie. Będę miała tę przyjemność, aby moderować kolejną część naszej dyskusji. Będzie mowa o powszechnej akceptacji jako podstawie wielojęzycznego internetu. I w tej części również mamy znakomitych prelegentów, którzy podzielą się z nami swoją perspektywą na temat wielojęzycznego internetu. Jednocześnie ja bym bardzo serdecznie podziękować Szaradowi i Alanie za to, że podzielili się z nami swoimi doświadczeniami na temat tego, co można zrobić, żeby internet był bardziej wielojęzyczny, żeby zwiększać łączność, żeby różne społeczności mogły być reprezentowane w tym medium cyfrowym. I właśnie powszechna akceptacja wydaje nam się jednym z dużych wyzwań. I dlatego ta kolejna część naszej debaty poświęcona jest powszechnej akceptacji. A teraz już przekażę głos Ramowi Mohanowi. Jest to dyrektor do spraw operacyjnych organizacji Afilias.
jest to korporacja nadająca nazwy domen internetowych, druga największa na świecie. Jest to osoba o 20-letnim doświadczeniu w zakresie nowych technologii, przywództwa i przedsiębiorczości. Jednocześnie jest to ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Jest współzałożycielem Komisji Doradczej do spraw internetu, a przede wszystkim jest to fantastyczny, serdeczny człowiek. Bardzo serdecznie zapraszam Cię już do zabrania głosu. Bardzo Ci dziękuję, Sylwio. Mam nadzieję, że Państwo mnie wystarczająco dobrze słyszą. A jest to dla mnie naprawdę ogromna przyjemność i wielki zaszczyt, że mogę się z Państwem spotkać w ramach tej sesji. Kiedy mówimy o zjednoczonej planecie, jak również o rzeczywistym dostępie do internetu, to mamy na myśli tych z nas, którzy już są podłączeni do internetu, jak również tych, którzy pozostają jeszcze w świecie offline. Wiele społeczności na całym świecie komunikuje się ze sobą swoim własnym językiem i zastanawiam się, dlaczego ciągle musimy posługiwać się tymi samymi skryptami, żeby korzystać z internetu, żeby móc zgłębiać zasoby dostępne w internecie. Przecież tak się nie dzieje z powodu braku technologii czy braku chęci, ani nie dzieje się tak z powodu braku wysiłków. Myślę, że świat ma taką zdolność, aby udostępnić zasoby internetowe w lokalnych językach. Mamy odpowiednie narzędzia technologiczne. Przecież my wszyscy się komunikujemy ze sobą w swoich własnych językach. Oczywiście są też języki takie jak język angielski, czyli współczesna lingua franca, takie, które pozwalają nam porozumiewać się w społeczności międzynarodowej, ale jednak naszym marzeniem pozostaje możliwość komunikowania się w internecie w naszym własnym ojczystym języku. Skoro zgadzamy się wszyscy co do tego, to myślę, że ta koncepcja powszechnej akceptacji, koncepcja, którą ukułem w 2001 roku, jest ciągle bardzo ważna. Wtedy, w 2001 roku, zdałem sobie sprawę z tego, że mój adres mailowy, który się kończy .info, to jest adres, który zawiera w sobie ten element info, oznaczające informacje w 37 różnych językach świata, ale nie w internecie. W internecie info oznaczało to, że nie można zarejestrować mojego adresu mailowego na wielu stronach internetowych, ponieważ ta nazwa domeny po prostu nie była rozpoznawana. I potem, kilka lat później, zaczęliśmy identyfikować kolejne problemy dotyczące lokalnych języków i braku dostępności do zasobów w lokalnych językach w internecie. Na przykład wszystko jest zapisywane od strony lewej do prawej, ale przecież wiemy, że nie wszyscy ludzie w ten sposób zapisują swoje treści. I tyle mamy różnych programów i systemów i aplikacji w internecie, że trudno było mi zrozumieć, dlaczego nie możemy dokonać takiej prostej zamiany, bo przecież języki świata są różne, ludzie świata posługują się różnymi językami i musi przestrzeń internetu dostosować się do tych potrzeb, tak żeby się upewnić, że wszyscy ludzie na świecie mogą być reprezentowani w internecie. I dla mnie to jest właśnie powszechna akceptacja, czyli oznacza to, że akceptujemy wszystkie języki, różne skrypty w systemie nadawania nazw domen, tak żeby nowa technologia nie przeszkadzała nam w komunikowaniu się z innymi, żeby to, co nazywamy internetem, nie było przeszkodą na drodze do globalnej łączności. I dlatego stworzyłem taką globalną grupę non-profit,
właśnie pod nazwą Powszechna Akceptacja, Universal Acceptance, miałem taką ambicję, żeby wspólnie przy jednym stole usiedli przedstawiciele branży, przedstawiciele świata nauki, społeczeństwa obywatelskiego, jak również organów regulacyjnych, żebyśmy spróbowali rozwiązać ten problem powszechnej akceptacji, ponieważ nie jest to problem o charakterze technologicznym. Nie wynika z braku zainteresowania, nie wynika z braku wkładanych wysiłków w to, aby zmienić sytuację. Właściwie jest to problem, który polega na tym, że musimy dostosować świat internetu, świat cyfrowych aplikacji do zróżnicowanej sytuacji na świecie. A zatem ludzie całego świata mają prawo dostępu do treści cyfrowych w swoich językach. A przecież internet jest takim globalnym zasobem, na którym polegamy tak naprawdę na co dzień, w naszej codziennej pracy. To tyle chciałbym powiedzieć na temat tej koncepcji powszechnej akceptacji. Bardzo dziękuję. Trochę zaczyna nam brakować czasu, dlatego pozwoliłam sobie ci przerwać. Mam kilka pytań, ale myślę, że najpierw przekażę głos Danielowi i Marii, a dopiero na koniec zobaczymy, czy zostanie nam czas na pytania, również te pytania, które będą chcieli zadać nasi słuchacze. Daniel Fink jest przedstawicielem korporacji ICANN. Bardzo serdecznie pana witamy. W ramach ICANN Daniel Fink pracuje od 2014 roku. W tej chwili mieszka w São Paulo w Brazylii i jest również szefem Departamentu do Spraw Nauki i Technologii. Jest jednocześnie posiadaczem tytułu doktora nauk ścisłych. Serdecznie pana witamy. Dzień dobry. Dla mnie to ogromny zaszczyt, że mogę być tutaj, że wraz z Marią i Ramem mogę się wypowiadać podczas tej części naszej dyskusji dotyczącej powszechnej akceptacji jako podstaw wielojęzycznego internetu. I chcę bardzo serdecznie podziękować Roberto Zambraniemu, który również zachęcił mnie do udziału w tym szczycie. Bardzo serdecznie dziękuję. Sorry, Daniel, have you finished? Czy to już koniec, Danielu? Bo przestaliśmy cię słyszeć. Właściwie tak, czekam na pytania. Myślałam, że najpierw będziesz chciał wygłosić swoje wystąpienie, chyba że wolisz, żebyśmy od razu przeszli do dialogu, to oczywiście też możemy tak zrobić. Ja w zasadzie czekam po prostu na pytania. W takim razie mam taką prośbę, abyś opowiedział nam o inicjatywach i działaniach, które podejmuje ICANN w zakresie wspierania wielojęzycznego internetu. I jakie są możliwości współpracy z ICANN w tym zakresie? Od 2015 roku, dzięki Ramowi, również dzięki innym przedstawicielom ICANN, udało nam się ustanowić taką grupę roboczą, która zajmuje się promocją powszechnego dostępu do internetu i w ogóle promocją tej koncepcji powszechnej akceptacji. Z mojej perspektywy pracownicy korporacji ICANN chętnie się angażują w tę współpracę, bo zależy nam na tym, żeby wprowadzać nowe nazwy domen, żeby również rozwijać nowe skrypty w internecie, żeby były one dostępne w języku chińskim, koreańskim, japońskim. To jest oczywiście duże wyzwanie, ale ICANN już wdrożył taki plan strategicznego rozwoju. To jest taki plan, który obejmuje nasze działania w latach 2021 do 2025 i jest to dla nas jeden z priorytetów, a więc współpracujemy ze społecznością techniczną, z ekspertami w
po to, aby przygotować nowy system, który dostosowany jest do potrzeb wielojęzycznego internetu. I chciałbym powiedzieć, że powinniśmy sobie spróbować wyobrazić, że internet na przykład powstał w Indiach. Jak by to wyglądało, gdyby wszystkie przeglądarki, wyszukiwarki i tak dalej były dostępne nie w języku angielskim? Proszę sobie pozwolić, proszę sobie spróbować to tylko wyobrazić. Albo na przykład, gdyby nazwy domen były tylko dostępne w języku chińskim. Myślę, że to byłby duży kłopot dla społeczności, która przede wszystkim posługuje się językiem angielskim. Więc myślę, że czasami warto sobie wyobrazić taki odmienny scenariusz. Ja jeszcze miałabym jedno pytanie, ale poproszę o zwięzłą odpowiedź. Jakie największe wyzwanie stoi przed ICANN na drodze do uruchomienia prawdziwie wielojęzycznego internetu? ICANN to internetowa korporacja do spraw nadanych nazw i numerów. My jesteśmy po prostu światem ludzi IT. My lubimy bawić się adresami IP. My jesteśmy osobami ze świata DNS. Ale teraz myślę, że nadszedł taki czas, żeby się zaangażować w szerszą współpracę z deweloperami Java, z deweloperami innych systemów, tak żebyśmy mogli rzeczywiście dostosować internet do potrzeb wielojęzycznej społeczności. To oznacza odpowiednie szkolenia, wdrażanie najlepszych praktyk, to oznacza ciągłą pracę naszego komitetu sterującego. I myślę, że wyzwaniem jest to, że musimy prowadzić takie rozmowy wielostronne z uwzględnieniem firm różnych rozmiarów, deweloperów z całego świata. Współpracujemy również z ekspertami z Polski, ale także z Brazylii. Macham tutaj do moich kolegów, wspaniałych ekspertów, z którymi współpracuję mniej więcej od 2017 roku. Na przykład Savio jest zaangażowany w nasze badania w Brazylii. I dobra wiadomość jest taka, że już mamy taką całą społeczność ekspertów technicznych, którzy mają odpowiednie kompetencje i myślę, że jesteśmy w stanie w najbliższym czasie przygotować te zmiany. Zachęcam też do uczestniczenia w sesjach, które organizujemy. Tu chciałbym wspomnieć tylko kilka jeszcze nazwisk osób, z którymi współpracujemy, ale może wkleję taki link w oknie czatu i wtedy będą Państwo mieli lepszy dostęp do informacji na temat naszych inicjatyw. Bardzo dziękuję i przechodzę już do naszego ostatniego prelegenta w tej części, a będzie nim pani Maria Kolesnikowa, główny analityk ośrodka koordynacyjnego na rzecz ośrodka koordynującego TLD. A więc chodzi tutaj o domenę najwyższego poziomu, o domenę, którą jest .ru. Maria wcześniej była szefową działu marketingu, a dołączyła do firmy w roku 2007. Ma zatem również bardzo duże doświadczenie w zakresie telekomunikacji i technik sprzedaży. Mario, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Będzie do ciebie kilka pytań. Poproszę cię o takie uwagi wprowadzające, a potem jeszcze może wrócimy do Rama i uda nam się zakończyć taką sesją pytań i odpowiedzi. Bardzo dziękuję. Nazywam się Maria Kolesnikowa i jestem przedstawicielką ośrodka koordynującego domenę najwyższego poziomu, którą jest domena.ru. Oczywiście od dłuższego czasu już
pracujemy nad kwestią międzynarodowych domen, adresów internetowych i oceną nowych potrzeb w tym zakresie. Tyle gwoli wstępu, chętnie odpowiem na pytania. Zastanawiam się, czy mogłabyś opowiedzieć nieco więcej na temat tego, co na przykład robi rząd rosyjski, aby promować język rosyjski w cyberprzestrzeni, w internecie. Tak, myślę, że 10 lat temu otrzymaliśmy rzeczywiście duże wsparcie ze strony rządu i ze strony Miedwiediewa. I wówczas odbyło się też takie spotkanie wysokiego szczebla z udziałem ICANN i faktycznie otrzymaliśmy takie duże rządowe wsparcie. A na przykład w trakcie pandemii COVID-19 również najważniejsze informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa były natychmiast dostępne w języku rosyjskim i wszystkie takie oficjalne instytucje państwowe udostępniają swoją treść w języku rosyjskim. To oczywiście jest oficjalny język Federacji Rosyjskiej i najczęściej właśnie tą nazwą, tą domeną najwyższego poziomu jest właśnie domena.ru. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, że jeśli chodzi o dostęp do internetu, to ten dostęp jest dość zadowalający w naszym kraju, ponieważ obejmuje 75% mieszkańców, a zatem dostęp do internetu ma 124 miliony użytkowników w naszym kraju i średnio użytkownicy w Rosji spędzają 7 godzin dziennie w internecie. Również dzieci zaczynają korzystać z internetu jeszcze przed ukończeniem drugiego roku życia. Myślę, że to jest fantastyczna baza danych, ale ciągle jeszcze wdrażamy krajowe programy, które mają zwiększyć dostępność internetu i również agendy rządowe pracują nad tym we współpracy z instytucjami społecznymi, szkołami, ośrodkami medycznymi, tak, żeby internet udostępniać jeszcze tym, którzy dostępu nie mają. W niektórych przypadkach mamy nieodpłatny dostęp do zasobów internetu, co oznacza, że aby mieć dostęp do wybranych zasobów internetu, nie trzeba za to płacić. To są głównie usługi rządowe, ale też bardzo popularne platformy online, które czasem są udostępniane nieodpłatnie. Bardzo dziękuję, Mario. I to mnie sprowadza do pytania, które wcześniej chciałam zadać. Chciałam to pytanie zadać również Ramowi. Mianowicie, mam pytanie o to, co organy regulacyjne mogłyby zrobić, jak również korporacje nadające nazwy domen, co mogłyby zrobić, żeby zachęcać do większej dostępności treści w lokalnych językach? Jakiego rodzaju partnerstwa, jakiego rodzaju współpracę można byłoby tutaj nawiązać? I może najpierw poproszę, aby Ram odniósł się do tej kwestii. Dziękuję bardzo. Tutaj organy regulacyjne mają ważną rolę do odegrania. Mogą bardzo wiele zrobić. I cieszę się, że regulatorzy uczestniczą w szczycie IGF, że się przysłuchują naszym obradom. Co gdyby w umowach dotyczących dostarczania pewnych usług zawrzeć zapisy dotyczące pewnego preferencyjnego traktowania w przypadku
wykorzystywania czy zachęcania do udziału w internecie, także w kontekście wielojęzyczności. Myślę, że zawieranie tego rodzaju rozwiązań właśnie w umowach spowodowałoby zwiększenie się akceptacji, a także zwiększyłoby dostęp do treści wielojęzycznych w internecie. Zastanawiam się, czy Daniel albo Maria chcieliby się odnieść do tego stwierdzenia. Cóż, ja uważam, że warto by zasugerować rządom, a także innym partnerom to, aby korzystać z nazw domen najwyższego poziomu, ale także, aby na przykład ich adresy e-mailowe były bardziej międzynarodowe czy dostępne właśnie w perspektywie wielojęzycznej. To rzeczywiście ciekawa uwaga. Daniel, co ty o tym myślę? Tak, my także mamy w naszym komitecie doradczym specjalną grupę roboczą, która zajmuje się tymi kwestiami. I na pewno na temat tej powszechnej akceptacji powinniśmy się coraz więcej uczyć i starać się postępować zgodnie z zaleceniami w tym zakresie. Dziękuję. Ja uczestniczyłam w pracach jednego z komitetów na temat IDN. Byłam wtedy w ciąży. Starałam się podkreślać tutaj i wykorzystywać w pracach język hiszpański, a to było bardzo dawno temu, 18 lat temu. Mój syn już skończył szkołę, a my cały czas decydujemy, czy rozmawiamy o tych samych sprawach. Nic się tak naprawdę nie zmieniło. I tutaj trzeba podkreślać tutaj te kwestie, że być może brakuje zainteresowania, brakuje wystarczającej uwagi, którą poświęcano by tym zagadnieniom. A zatem jest to, tak można powiedzieć, tutaj cały szereg wyzwań, z którymi się borykamy i z którymi musimy się uporać, aby tę sytuację zmienić. I to także wiąże się z komentarzami, które usłyszeliśmy w poprzedniej sesji. Może nie wszyscy byli z nami, kiedy mówiliśmy o tej sieci na rzecz polityki rzeczywistego dostępu. Mówiliśmy tam o tym, jak bardzo ważne jest to, aby mieć dostęp do treści, które są znaczące, które są istotne. A przecież język to to, co nadaje znaczenie treściom, które odbieramy. To on wyraża nasze potrzeby, nasze zainteresowania. Zatem bardzo cieszę się, że Alana, a także Sharad opisywali swoje doświadczenia z Amazonii, a także z Indii, bo w tych regionach mamy bardzo wiele osób, które na przykład nie umieją czytać, pisać, ale mogą wyrażać swoje myśli, obawy poprzez na przykład rysunki. Kiedy ja zaczęłam zajmować się kwestiami rozwoju internetu, to internet opierał się w całości na tekście. Nie było w zasadzie w ogóle zdjęć w internecie czy filmów. Takich treści się nie przekazywało. A zatem mieliśmy do dyspozycji tylko znaki, tylko litery, ale i oczywiście za przekazywanie czy za wgrywanie takich informacji tekstowych płaciło się, a zatem mieliśmy ograniczone możliwości w tym zakresie, ale staraliśmy się w miarę możliwości przekazywać informacje wszystkim, którzy mogli mieć do tego dostęp, więc czy to chodziło o mieszkańców Indii czy Kolumbii, staraliśmy się podkreślać te ważne kwestie, ale pragnę podkreślić tutaj, że ta możliwość, którą w tej chwili mamy, wyrażania naszych myśli także poprzez obrazy, które są dostępne w internecie, jest bardzo ważna. No, niestety u mnie jest druga nad ranem. Zaczynam już chyba przechodzić na hiszpański, a zatem nie będę tutaj już bardziej się rozwodziła, ponieważ jestem trochę zaspana, ale podkreślam, że bardzo się cieszę, że możemy rozmawiać z wszystkimi uczestnikami tej dyskusji. Dziękuję wszystkim uczestnikom. Dziękuję Dorin, Ramowi, Danielowi. Jeżeli mamy jakieś pytania z czatu, zwracam się tutaj do Raquel. Bardzo proszę o zadanie.
zadanie tych pytań na forum ogólnym. Także jeżeli ktoś na sali ma jakieś pytania, proszę podnieść rękę. Chętnie udzielimy głosu. Można też korzystać z aplikacji czatowej. Sylwio, bardzo serdecznie dziękujemy za to, że byłaś z nami. Mam nadzieję, że wkrótce już będziesz mogła odpocząć. Wiem, że w Twoim kraju jest bardzo wcześnie. Przedstawię się. Jestem przewodniczącą organizacji zajmującej się między innymi kwestiami powszechnego dostępu do internetu i chciałabym teraz oddać głos uczestnikom i słuchaczom naszej dyskusji. Mamy na sali mikrofon i mamy też dwa pytania, które chcieliby zadać nasi słuchacze. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja chciałabym zapytać o to, w jaki sposób możemy korzystać z internetu do tego, aby promować pokój. Pokój na całym świecie, czyli to, czego wszyscy pożądamy i o czym wszyscy marzymy. Dziękuję bardzo za to pytanie. I jeszcze poprosimy o osobę, która siedzi bardziej z tyłu i która też chciałaby zabrać głos. Prosimy o podanie jej mikrofonu. Mamy też pytanie od Giacomo, który jest ze mną na scenie. Proszę się pokrótce przedstawić. Dzień dobry. Nazywam się Mary Uduma. Moje pytanie dotyczy tego, w jaki sposób sprawić, by spotkania prowadzone na szczycie IGF były w pełni wielojęzyczne. Ponieważ właśnie uczestniczyłam w jednej sesji i ktoś chciał się wypowiedzieć w języku francuskim, zaczął mówić po francusku, a my nic nie zrozumieliśmy. Potem ktoś mówił po angielsku, a francuskojęzyczni uczestnicy też nie mogli uczestniczyć w dyskusji, nie rozumieli tej wypowiedzi. A zatem o to chciałabym zapytać. W jaki sposób sprawić, aby szczyty IGF były w pełni wielojęzyczne? W jaki sposób zapewnić tłumaczenie wszystkich tych treści, z którymi możemy tutaj obcować? Chciałabym, aby wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w jakichś konkretnych warsztatach, mogli to zrobić w swoim języku ojczystym. I to jest niezwykle ważne. Tego rodzaju rozwiązania są konieczne, by każdy mógł w pełni wykorzystywać tę możliwość uczestniczenia w tak wielostronnych spotkaniach i aby doskonale wiedział, o czym jest mowa w każdym momencie prowadzonej dyskusji. Bardzo dziękuję i przepraszam, Mary, że nie poznałam Cię od razu. Mam problemy trochę ze wzrokiem, ale też miałaś maseczkę, więc to pewnie jest z tym związane. Jeszcze mamy trzecie pytanie od Giacomo Massoni, który jest ze mną tutaj na scenie. Moje pytanie kieruję do panelistów. Mówiło się o tym, że instytucje będą wykorzystywać identyfikatory IDN w komunikacji publicznej. I to jest bardzo dobrze. Natomiast jest to też rozwiązanie, które wiąże się z pewnymi problemami. A zatem trzeba wystosować odpowiedni wniosek o przydzielenie identyfikatora w ramach systemu IDN. A zatem to jest rozwiązanie, które pewne rzeczy komplikuje. Bardzo dziękuję, Giacomo, za to pytanie. Bardzo dziękuję także, że wypowiadasz się tutaj ze sceny. Nie wiem, czy powinnam podsumować jeszcze raz pytanie. Pierwsze pytanie dotyczyło pokoju i promowania pokoju w internecie. Drugie pytanie dotyczyło wielojęzyczności podczas wszystkich sesji prowadzonych na szczycie IGF.
I myślę, że to może być takie wezwanie do działania. Może coś po tej sesji się zmieni w tym zakresie. I kolejne kwestie, kolejne pytanie, pytanie Giacomo dotyczące identyfikatorów IDN. Dziękuję bardzo za te pytania. Bardzo dziękuję uczestnikom w Katowicach za zadawanie pytań. Sharad i Alana chyba wyłączyli kamery, a więc nie wiem, czy oni także chcieliby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, ale w związku z tym oddam głos innym panelistom. Nie wiem, czy Alana i Rashid jeszcze są z nami. Miałam nadzieję, że Alana jeszcze jest z nami i będzie mogła powiedzieć nam coś na temat pokoju w regionie Amazonii, bo odnosiła się także do tego w swojej wypowiedzi, ale wydaje mi się, że już w tej chwili nie ma jej z nami. Ale ja chętnie zabiorę głos na ten temat. Tak. My zajmujemy się kwestiami uczenia ludzi, korzystania, świadomego korzystania z mediów, w tym z mediów społecznościowych, bo pamiętajmy, że w mediach społecznościowych szerzy się dezinformacja, szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat, czy w ciągu ostatniej dekady mieliśmy właśnie do czynienia z problemami, z konfliktami, których podłożem jest dezinformacja, tak zwane fake news i tak dalej. Więc to wszystko ma przełożenie na wymiar rzeczywisty. Ludzie nie zawsze sprawdzają źródła informacji, które rozpowszechniają w internecie. Nawet osoby wykształcone, którym wydaje się, że mają dostęp do rzetelnych informacji, czasami po prostu nie sprawdzają tych informacji, tylko ślepo ufają swoim na przykład znajomym na platformach społecznościowych i nie weryfikują wystarczająco tych informacji. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że w ten sposób szerzą dezinformację i powinni za każdym razem, zanim przekażą jakąś informację dalej, rzeczywiście zweryfikować, czy pochodzi ona z rzetelnego źródła. I to rzeczywiście prowadzi do konfliktu w świecie rzeczywistym bardzo często. Widzieliśmy to też w przypadku pandemii koronawirusa, informacji, jakie były rozpowszechniane na ten temat. A zatem myślę, że aby poradzić sobie z konfliktami i przywrócić pokój na świecie, powinniśmy uczyć ludzi tego, w jaki sposób świadomie korzystać z informacji, w jaki sposób poszukiwać świadomie rzetelnych źródeł. I w ten sposób będziemy mogli promować pokój na świecie, ten pokój przywracać. Powinniśmy pracować nad tymi kwestiami już wcześniej, na przykład wprowadzać odpowiednie programy w systemie nauczania. I dzięki temu myślę, że udałoby nam się uniknąć szerzenia takiej dezinformacji nie mającej podstaw rzetelnych źródeł. Ja reprezentuję kraj, w którym wojny toczą się w zasadzie od chwili, kiedy ja się urodziłam. W zasadzie całe moje doświadczenie to jest właśnie doświadczenie związane z konfliktami. I pokój według mnie jest niezwykle ważny i trzeba starać się go promować wszystkimi dostępnymi środkami, także przez internet. Oddaję jeszcze głos Ramowi. Dziękuję bardzo za to bardzo interesujące i inspirujące pytanie. Jeżeli pokój rozpatrujemy w kategoriach obecności harmonii, to zobaczymy, że w tej chwili na świecie nie mamy pełnej harmonii. Cały czas jeszcze mamy rozdźwięk pomiędzy tymi językami, którymi posługują się mieszkańcy świata, a tymi językami, które rzeczywiście wykorzystywane są w internecie. I musimy starać się właśnie przywrócić tutaj równowagę. Musimy sprawić, aby wszyscy mogli wypowiadać się w swoim rodzimym, ojczystym języku. Jeżeli takie mechanizmy zapewnimy, to wtedy umożliwimy wprowadzenie dyskusji, które być może, miejmy nadzieję, poprowadzą nas ścieżką pokoju. Bardzo dziękuję za te mądre słowa. A teraz pragnę przejść do pytania
do pytania zadanego przez Giacobbo. Chodziło tutaj o rejestrowanie domen w kilku językach jednocześnie. Potem jeszcze oddam głos Marii i Danielowi. Mam nadzieję, że oni także odniosą się do tego, w jaki sposób można by osiągnąć taki system. Daniel. Dziękuję. Tak, bardzo dziękuję Giacomo za to ciekawe pytanie. Wiedzą Państwo, że w tej chwili pracujemy nad kolejną rundą systemu rejestracji domen. Staramy się właśnie ten system otworzyć tak, aby można było wykorzystywać w nim kilka języków równocześnie. Tutaj toczą się bardzo wartościowe decyzje. Mamy nadzieję, że powstaną także konkretne rekomendacje w tym zakresie. Pierwsza runda już za nami, pierwsza runda rozmów za nami, ale proces jeszcze nie jest zakończony, ponieważ naprawdę chcieliśmy wziąć pod uwagę wszystkie sugestie dotyczące ewentualnych poprawek, które zostały nam zaproponowane, a więc jako organizacja, jako cały społeczność powinniśmy się właśnie przygotować do tej kolejnej rundy rozmów na ten temat, która zostanie rozpoczęta w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że na kolejnych edycjach szczytu będę mógł bardziej szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie. Dzień dobry. To jest dość trudna sytuacja, ponieważ jest to sytuacja, która dotyczy tak naprawdę wszystkich organów rejestrujących domeny. Jeżeli te organy ze sobą się dogadają i umożliwią tak funkcję rejestracji domen w kilku językach jednocześnie, będzie to dość pożądane. Natomiast w tej chwili jeszcze nie wypracowano konsensusu ani jednoznacznej decyzji. Natomiast pamiętajmy, że domeny zwykle rejestrowane są po to, aby obsługiwać jakieś lokalne rynki czy lokalne społeczności. A zatem być może nie zawsze jest to sensowne, aby jednocześnie rejestrować daną domenę w innym języku. Nie zawsze jest to potrzebne, no ale oczywiście jest to możliwość, którą należy rozważyć. Dziękuję bardzo, Maria. Nie wiem, czy jeszcze ktoś chciałby pokusić się o próbę odpowiedzi na to pytanie. Usłyszeliśmy też pytanie od Marii. Dotyczyło ono wielojęzyczności i myślę, że tutaj pragnę powiedzieć, że bardzo trudno jest wdrażać w praktyce te teoretyczne zalecenia, które sobie tworzymy i niestety czasami wymaga to pójścia na kompromis. Musimy w jakiś sposób wyważyć tutaj szereg różnych elementów. Jeżeli chodzi o języki, ja przygotowywałam się do tej konkretnej sesji i bardzo zależało mi na tym, aby na przykład Alana mogła wypowiedzieć się w swoim ojczystym języku. Chciałabym podziękować jej za to właśnie, że przemówiła ostatecznie w języku hiszpańskim, a nie swoim języku ojczystym, portugalskim. Chcieliśmy to umożliwić, niestety nie udało się, a więc to są pewne wyzwania, pewne kompromisy są nieuniknione. Ale oczywiście bierzemy pod uwagę wszystkie sugestie i być może w przyszłości umożliwimy także posługiwanie się innymi językami. Ale oczywiście to też jest związane z tym, jak rozwijają się technologie. Być może technologie przyjdą nam tutaj w sukurs i uda nam się umożliwić także możliwość posługiwania się innymi językami poprzez jakieś nowoczesne platformy czy systemy. Bardzo dziękuję. Myślę, że przed nami jeszcze tylko 5 minut. Jeżeli są jakieś pytania z sali albo być może jeżeli któryś z organizatorów naszej sesji chciałby zabrać głos, to zapraszam. Suzan jest cały czas z nami. Suzan, gdybyś chciała odnieść się do tego, o czym tutaj mówiliśmy. Nie widzę dokładnie, kto jest na sali, więc nie jestem pewna, czy ktoś prosi o mikrofon, ale pragnę podkreślić, że jeżeli ktoś ma ochotę zabrać głos, to zapraszamy i naprawdę cieszę się, że tak wiele osób dotrwało do końca tej hybrydowej, dziwnej trochę sesji. Bardzo dziękuję, to była niezwykle interesująca sesja. Bardzo dziękuję, że razem z Sonią podjęłyście się zadania moderacji tej dyskusji. Bardzo dziękuję wszystkim panelistom, wszystkim prelegentom.
pan, czy sekretariat poprosił nas tutaj, abyśmy przygotowali krótkie podsumowanie głównych wniosków, które można wyciągnąć z poszczególnych sesji, a zatem ja robię sobie notatki na bieżąco. No niestety chyba zerwało się połączenie internetowe z Susan. Bardzo przepraszam, niestety mam problem z łącznością. Akurat znajduję się na obszarze wiejskim, może z tego to wynika, ale chyba już teraz wszystko działa. Doreen powiedziała to na samym początku, że wielojęzyczność została zidentyfikowana jako jedna z najważniejszych kwestii. Już podczas szczytu, Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego. I wiemy o tym, że społeczeństwo cyfrowe nie będzie w pełni inkluzywne, jeżeli ludzie nie będą mogli komunikować się w swoim własnym języku. Alana i Sharad również dołożyli bardzo istotne komentarze. Niestety nie słyszymy Susan. Bardzo nam przykro, ale Susan, znowu cię straciliśmy na moment. No, mieszkam w tej chwili na wsi. Ale chciałam powiedzieć to, że bardzo ważne jest to, żebyśmy właściwie zrozumieli, jak ważny jest ten związek pomiędzy powszechną akceptacją, która jest podstawą wielojęzycznego internetu, oraz dostępnością treści w internecie w różnych językach lokalnych. Bardzo serdecznie dziękuję kolegom z Polski, dziękuję moderatorkom i naszym wspaniałym prelegentom. Również dziękujemy Tobie bardzo, Susan. Wydaje się, że zmieściliśmy się w czasie. Będziemy się jeszcze z Państwem dzielić naszym sprawozdaniem i dodatkowymi informacjami. Myślę, że bardzo ważna jest ochrona rdzennych języków i tak długo, jak będziemy żyć, będziemy działać na rzecz ich ochrony, a także na rzecz ich większej dostępności w cyberprzestrzeni. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za udział w tej sesji. Dziękuję naszym prelegentom, dziękuję również słuchaczom. Do zobaczenia. We survived.